dobry. Dobrze, żeś przyjechał, bo nie mogę zacząć zawodów, ale bym zarzucił wędkę. Jakich zawodów? Mam jakieś zawody? Grażyna mi wykosiła miejscówkę. No niech będzie, dobra, o 4. Flachy czy piwa? Piwa, będzie do równego 10. 10. Wysoki stan. Nie, ale zobacz jak ładnie, nie? Właśnie wycięte. Wykosili. Fajnie się postarali, nie? Darek się tu rozkłada. Co, nie chcesz być koło mnie? Nie, tak żeby była, wiesz, intymność jaka, nie? Ja sobie tam po nagu. Ruchy, hopie. Idziemy zobaczyć, czy było coś pod tą burzę. No nie, nie ma. Możesz wyłazić, kurwa. Trzeba by tutaj jakoś to piasku nasypiemy. Ale to niszczysz to. Nie, to jest mój, kurwa, nic nie. Jak facet składa, kurwa, podbierak, to tak jakbyś wędkę poskładała na piasek. Wyschnie i jak będziesz dźwigał tego karpia, to dostaniesz pysk. Jest gitara. O Boże. Ty najlepiej znasz swój podbierak. Ja właśnie się to odpatrzę. No, to jest git. No nie wiem właśnie, no, co ma być. No, poszła teraz. Poszła. Nogi drai farfalonia mroso. Notte giorno di torno girano. Delle belle turbando a riposo. Ma ci sento a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo. Ma ci sento a dolcino d'amor. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Tam do tamtego pana, proszę tutaj do mnie. Proszę się tam spytać, tego, bo ja z nim nawet nie gadam, dlaczego dzisiaj wędki dopiero we wodzie będą. No panie, to Polska, jakby na zawody miał jechać. Kurwa, to jest zawodnik. Wyciągaj mi te wędki. Nie mogę na niego patrzeć. Tam jeszcze ma pod spodem napisane najlepszy z najlepszych. No nie! Ale zamknąłeś tym razem szczelnie i proszę. I dziękuję bardzo. I zawody uważam za rozpoczęte. Dzień dobry. Jak tam? Jest. Nie dawaj im chleba. No nie daję im chleba. Dwa ciasteczka mogą wyszczać. Maślane. Kropisko się nie zbliżyłeś od tym. O, patrz, ale on tak stanął. Między nami, a no, no, no. Z lekami, no, no, chroni, nie? Daj mi z ręki ciasto. Czekaj. Dobra, ostatnie. Ostatnie. Tak, ja nie będę. Nie jest taki zachłany. Moje ulubione maślane! Chłopie. No, 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 idzie następny tata. Cześć. Na rozumie. Nie zrobimy, że nie rozumie, jak tylko tak żartuje. Różowa kulka. Różowa kulka. Ona w końcu przyniesie efekt. Ja ci życzę. Naprawdę różowa kulka? No. Jezus. Ale na nim zawsze były efekty, na przynajmniej raz. Mam większe szanse. Dobra, no to zawodów wciągamy. Połamania. Połamania. Posprzątane mamy wszystko. Jak tu, kurde, co tu robisz? Mamy ponton do nadmuchania.
Naprawdę chcesz to robić? Nie, absolutnie. Nie, te twoje propozycje są czasami takie. A co jakbym powiedział, że ja? No bo to chodzi o to, że po prostu nie mamy technologii, tak, żeby to po prostu się samo robiło. Jeszcze lepsza by była technologia, jak ją, żeby się sam złożył. I wysuszył. Oj. No to co myślisz, że to pomyśle? Pomyśle. No, skuteczne. No się sprawdzi. No, nie, no to jest oczywiście do poprawienia. Tu trzeba dźwignąć. Nie, tak. Jak to trwa? Chycić. Dobra, to skóra, to się nie naciąga. Nie da rady? Nie, tak nie będzie. O, co? Ode życie. Trytytka. Bo to wiąza na tym pasku. A może znajdziemy jakieś takie naturalne miejsce? Na przykład, nie wiem, skrzynka. Drzewo to bardziej chyba. Jednak wracamy do pierwotnej wersji, statek na stoliku. Taśma MacGyvera, która... Słuchajcie, mam rożek tylko... Raz... Fyk. No, dobra, trzymał się. No i bos, konstrukcja jest, nie? To już się... No co nie będzie wiało, to się trzyma. Czekaj. Tu masz wodery. Polujesz go do brzegu. Weź podbierak. Leciutko zapięty za dół. O, już. No co, 8 kilo będziemy. Płynie, spaluchnie. Set. Fajnie, nie? Gratulacje. Pierwszy kart w tym roku. W tym roku? No. Ósemeczka. Fajnie, odjazd fajny. Super, to jest sama grana, która jest w ogóle godzina. Szósta w godzinie. Dobrze, elegancko. Kawę już od razu szykuj. Z okazji złowionego kartu. Ja. Już się nie kładziemy. Daszek mi się znowu złożył przez burzę. A ty go nie wiesz? No teraz dopiero się kapnąłem. Ja myślałem, że ty wylazłeś podczas tej burzy, czy nie? No tak, tak chwilę tylko zerknąłem, mówię fajnie, pada i wróciłem, nie? Tak, kurde, 1-0, cholera, nie, to się tak nie może skończyć. Dwa leszcze muszę teraz szybko jakieś złapać. A jeszcze bardziej... Nie mam, kurwa, pytania. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś oszukał. No jak kurde robię? No jeszcze się nie obudziłeś chyba, co? Fajnie, fajna zasiadka. Ja też uważam, że nie uważam za udaną. No już nie mówię o łabędziach, które były po prostu tak urocze i słodkie. Może przypłyną jeszcze się pożegnać, nie? Rodzina odjazdu. Przyniosą nam każdy po małym okonie. Wszystkie 10, jak wtedy z rybeczką. Dziękujemy za gościnę, co złego to nie my. W ogóle to tak pomyślałem sobie przez sekundę wczoraj. Moglibyśmy jakieś imię nadać rodzicom ośmiorga małych puszystych kulek. To co, Balbina? To kaczka po Honorata i Franciszek. A po twojej babci, babcia jak miała na imię? Maria. No to Franciszek i Maria i mamy fantastyczne polskie, słowiańskie imiona. Franciszek ładnie, nie? Ładnie, to co? Nie wieśniacko, to nie... To nie Jarek, to nie Darek. Franciszek, Maria, bardzo takie klasyczne. Ale motylek ładny przyleciał. Nie bój się pani kamerzystki, motylku. Rzek do nich, patrz. Lata koło rysałki. To też jest dziwne, nie? Motylek? O czym?
że lata przy kamerzyszce. Przy nas latają same muchy. Co ty tutaj robisz? On sobie coś bazylizuje. Ale jakie ma antenki? Odbiera fale 5G. To są te chińskie motyle specjalne. Latają i rozsiewają 5G po świecie. Bill Gates w ogóle. Tak. Na tych czułkach te białe to są takie mikrochipy. Leci i szuka, nie? Drobnych. Mówiłem? Mucha. Prawie odrobiłeś 4 piwa. Mogło być 10 i z 10 zrobiło się 2. Z jednej strony to cieszy, bo lepiej 2, ale pewne, niż 10 i czekać po ten cały sezon. Pewny skróczu. Więc entuzjazmu, cieszcie się. Ja tam się cieszę. Pakujesz nam dzisiaj z tej radości namiot. I zrobisz mi drugą kawę. Cieszysz się, nie? No to nie powinno ci zostawiać problemu. Przyjacielowi zrobić kawę za... Mogłem tego karpia tam, stary... Tak kiepsko podebrać. Ja widziałem, że tak miałeś przez chwilę taki przebys. Ja tam... widziałem to, widziałem. Nie chciałem krzyczeć z brzegu. Nie, ale... dobra. I jeszcze mówię, masz. Holuj se go teraz, holuj. Właśnie, zamiast go podebrać od razu, to jeszcze dałeś mi te 5 metrów, żeby mi się spiął. Tak. Można powiedzieć, że jest pół na pół. Że jest pół na pół. No ja uważam zasiadkę za udaną. No. Ale dużo, 100 lat. Kurde, chyba pierdłem. Poranna toaleta. Panka za namiotem, mamusia.